Proszę Państwa, nasze radio Conchita jest oczywiście, że jest wspaniałe, ale czasem jak wpadają te reklamy, to my musimy te reklamy usunąć, bo one są tak obrzydliwe, te reklamy. Ta. Tego rodzaju afery, ja nie wiem, czy zupełnie nie umiem tego w tej chwili ocenić. Nie. Rzeczywiście jest tak, że opozycja ma taką swoją mantrę o... No, niech pogadajmy nie troszeczkę, tylko żeby nie było, proszę Państwa, reklam. No, warto w tym wszystkim zachować jednak wyczulenie, wrażliwość na to, że nadużywanie służb przez polityków jest częstym problemem i bardzo groźnym problemem, nie tylko w Polsce. No i było też tak, że PiS-owi zdarzało się to nadużywanie służb już, gdy rządził po raz pierwszy. Więc podstawy do ostrożności, do wyczulenia na pewno są. W tym wszystkim jest ważny problem systemowy, czyli z jednej strony mamy poważne problemy z korupcją w Polsce, a z drugiej strony od jakiegoś czasu jest coraz więcej zabiegów o to, żeby z tym walczyć. No i elementem tego było utworzenie CBA. Liczba wykrytych przestępstw wzrosła w ciągu ostatniego roku i to bardzo znacznie wynika ze statystyk Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tak, tylko w tym jest jeden podstawowy problem. To znaczy CBA jako policja wyspecjalizowana do tropienia korupcji wśród polityków i urzędników powinno być instytucją, która nie jest pod kontrolą obecnej większości parlamentarnej czy obecnego rządu. A tak nie jest, prawda? Bo i to rodzi jakby systemowe ryzyko nadużywania tego typu władzy. Bo oczywiście jest tak, że tutaj nie będę polemizował, że w Platformie problem z korupcją jest silny. Afer było dużo i należałoby je rozliczyć. Tylko samo to, że to robi instytucja kontrolowana przez obecny obóz władzy, stawia trochę pod znakiem zapytania czystość intencji, prawda? Zawsze można się zastanawiać, czy z równą gorliwością są śledzone problemy z korupcją w obecnym obozie władzy. I z tego względu na przykład zdrowa była sytuacja, gdy Mariusz Kamiński stał na czele CBA, gdy rządziła Platforma, prawda? Potem Donald Tusk wykorzystał zostawioną do niego pułapkę, żeby Kamińskiego odwołać. I wydaje się, że mechanizm, w którym to opozycja obsadza CBA albo jest ono obsadzane w drodze jakiegoś ponadpartyjnego konsensusu, także osoba stojąca na jego czele jest poza podejrzeniem używania tej instytucji do celów politycznych, partyjnych, tak? Bo nie jest to oczywiście instytucja apolityczna w sensie, tylko powinna być apartyjna, należałoby postawić. No tak, tylko że to nie jest tak, że my mamy opozycję, władzę, one się zmieniają władzy, jak nie wiem, lejburzyści, torysi, prawda, na przemian. No, to jest jednak sytuacja, w której jest obóz, ten obóz rządzący, no, który po pierwsze, jako pierwszy podnosił te hasła antykorupcyjne, po drugie, jako jedyny widział problem przez bardzo długie lata. I on jednak na przykład, no tak już patrząc tak politologicznie, no wyrasta z innych źródeł. No to nie jest też taka partia, powiedzmy, oligarchii czy partia biznesu. Więc ja myślę, że ta sytuacja nie jest do końca taka normalna, taka zachodnia, żeby tutaj można było takie proste rozwiązania instytucjonalne stosować, bo mam też obawę, że na przykład gdyby to była instytucja no taka stricte, prawda, nie wiem, w rodzaju, nie wiem, no Rzecznika Praw Obywatelskich, prawda, czy coś takiego, że to też mogłoby się stać jakąś parodią. No jednak korupcja była jakimś systemowym grzechem III RP. Przyzwolenie na korupcję. Cały system rządów Donalda Tuska na tym polegał, że my przyzwalamy na dzianie się tego typu rzeczy. Na dole, na górze, na ciech, na wszystko przyzwalamy. I tak patrzymy na to przez palce. No jednak ktoś chciał z tą korupcją walczyć, a ktoś nie chciał z tą korupcją walczyć. Oczywiście, pan redaktor ma rację, że na rządzących też trzeba patrzeć. No, przypadek senatora Koguta. Znaczy, ja nie wiem, czy nie powiedziałbym tak, czy przede wszystkim, bo to jest taki schemat. Oczywiście formalnie tak, ale to nie są siły takie same.
To nie są siły takie same, ponieważ jedni są spleceni jakby z całym tym systemem gospodarczym, a inni nie są spleceni. To nie są takie same siły. To nie są takie same siły. No bardzo entuzjastyczna wobec PiSu interpretacja dziejów w wykonaniu pana redaktora. Jestem nieco bardziej sceptyczny. Znaczy, po pierwsze, na pewno nie było tak, że PiS był jedynym środowiskiem, który podnosił problem korupcji w tym środowiskiem politycznym. No, wspomnijmy choćby wieloletnią działalność profesora Antoniego Kamińskiego o Transparency International z ważnym dorobkiem tutaj ze środowisk politycznych, no to Jan Rokita. Jarosław Kaczyński podniósł to pierwszy, jednak jeszcze w czasach porozumienia Centrum, to jednak no trudno porównywać Transparency International ze środowiskiem politycznym. No jest makaron. No, tak pomijając te złośliwości, no zwracam uwagę na to, że Dużo złośliwości. Jak człowiek pazerny za wszelką cenę chce być dokładnie przezorny, to zamienia się w potwora. Chociaż to nie tora. Pewien wychodzenia z komunizmu, a nie kontrakt trwale obowiązujący do dziś. No to jest zarzut nieuczciwy po prostu. Wiadomo było, że jako pierwsi ten domniemany konsensus wypowiedzieli i podnieśli problem budowy nowego państwa. No jeszcze we wczesnych latach 90. Także no to, razem jak, między innymi z Wałęsą to, byli no tak, ale Wałęsa miał być tym motorem, który rozbije układy postkomunistyczne. Gdy okazało się, że Wałęsa raczej się kooptuje, czy kooptuje te układy postkomunistyczne, to wypowiedzieli. Znaczy, ja znam tę figurę retoryczną, która mówi, że bracia Kaczyńscy budowali trzecią RP, ale ona jest intelektualnie skrajnie nieuczciwa. Ona jest skrajnie nieuczciwa, panowie, bo całe życie poświęcili, na to, by zbudować alternatywę. I tę alternatywę zbudowali. Wróćmy do kampanii. Pana zdaniem uczciwa jest hagiografia braci Kaczyńskich, no ja tu będę skrajnie. To jest nieuczciwy szpil, nieuczciwa szpila, ponieważ ja mówię o tym, że jeżeli pan spojrzy na dzieje III RP, to rzeczywiście, to nie jest hagiografia, no to jest obiektywny opis. Siłą dynamiczną, polityczną, która zbudowała alternatywę wobec tej faktycznej monopartii III RP, byli bracia Kaczyńscy. Gdyby nie oni, to pan mógłby wybierać między PSL-em, skorumpowanym AWS-em, jakąś resztówką SLD i Platformą Obywatelską. Natomiast innego modelu rozwoju, innego modelu państwa, innego modelu patrzenia w ogóle na przyszłość Polski, no by nie było. Nie leżałaby ta propozycja na stole. No to trzeba odnieść. Zakłada pan, to bawimy się w historię alternatywną, że nie byłoby innej oferty, gdyby nie było braci Kaczyńskich, no ale można z łatwością wskazać, że grupy interesów, które zagospodarował, czy elektorat, postulaty, które zagospodarowali bracia Kaczyńscy, zostałyby wtedy zagospodarowane przez kogoś innego, ze środowisk politycznych, ale pan nie ma dziejowej. Czy pan mimo, że podchodzi rzeczywiście jedną myśl, bo trochę ciężko się w takich warunkach dyskutuje. Z innych środowisk politycznych. Proszę dokończyć myśli, za chwilę kończymy ten wątek. Z innych środowisk politycznych to przypominało na przykład o działalności Jana Rokity, który również bardzo aktywnie hasła antykorupcyjne, jak się zdaje, znacznie lepiej przemyślane w sensie instytucjonalnym, w sensie zaprogramowania systemu instytucjonalnego, który miałby blokować korupcję, głosił. Oczywiście on politycznie przegrał i Platforma po Janie Rokicie była już zupełnie inną partią. Nie zamierzam jej tutaj bronić w sensie podejścia do korupcji. Natomiast spójrzmy może w ogóle na kwestię systemową. Tak? Znaczy, po pierwsze, obóz III RP rządził bardzo długo, PiS rządził jak na razie krótko, więc za wcześnie, żeby to porównać. Jak PiS porządzi 8 lat, to go porównamy z Platformą. Jak porządzi 4, to go porównamy z Platformą. Odbiegamy od tematu dnia, Jedną rzecz, tylko odpowiem, bo jednak to jest tak, że... Była kampania samorządowa, Jacek Karnowski. Podnosili różni, Jan Rokita podnosił, prawda, Włodzimierz Cimoszewicz podnosił akcję Czyste Ręce, ale chodzi o to, żeby połączyć słuszne postulaty programowe z pewną umiejętnością prowadzenia polityki, budowania taktyki, strategii, organizowania ludzi, budowania obozu politycznego. Polityka nie jest publicystyką i to, by zmienić kraj, by zmienić rzeczywistość, trzeba umieć połączyć bardzo różne sfery życia, które się
co się udało Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nikomu innemu to się nie udało i tylko o tym mówię. I oczywiście łatwo mnie tu wsadzić w rubrykę pod tytułem hagiografia, ale ja obiektywnie opisuję pewną rzeczywistość, no żeby to po prostu dostrzec. Bo to, ale ja w ogóle nie neguję tego, że bracia Kaczyńscy byli najbardziej aktywni w podnoszeniu hasła walki z korupcją. W ogóle polemizuje pan w tym momencie z nieistniejącym przeciwnikiem. Natomiast zwracam, może przejdźmy do rozmowy o realnej korupcji, tak? Bo pan mówi polityka, przejdźmy nie publicystyką, ale główny dorobek... Przejdźmy do rozmowy dorobek, na inny temat, główny dorobek się to PiSu w dziedzinie walki z korupcją do tej pory to była działalność opozycyjna. No, utworzenie CBA, które bardzo niewiele zdziałało za rządów pierwszych PiSu, jest pewnym konkretnym osiągnięciem. Na to, czy korupcja w Polsce spadnie no pod rządami działała, PiSu, czy wzrośnie, to musimy poczekać. Bardzo wielu. No tak, teraz statystyki rosną, panowie. Samo przywrócenie tego, że to jest sprawa poważna, walka z korupcją, że my to na serio traktujemy, że my mamy to na sztandarach, to już jest bardzo dużo. To nie było oczywiste w Polsce. Panowie, wracamy do głównego tematu dnia. O, cieszę się bardzo. Wracamy do głównego tematu dnia, czyli do kampanii samorządowej. Biorąc pod uwagę, jak wiele spraw jest też reaktywowanych, które rozpoczęły się za poprzedniego rządu, bo CBA czy ABW też działały i w sprawie Amber Gold, i w sprawie różnych doniesień korupcyjnych. Bardzo wiele spraw było umarzanych. Teraz one wracają. No i mamy tego typu informacje, jak dzisiaj o Stanisławie Gawłowskim, ale jest więcej. Paweł Adamowicz ma problemy, bo ciągnie się za nim i afera Amber Gold, i zarzuty o poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Jutro mowy końcowe w procesie prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która jest, zarzuca się jej wyłudzenie kredytu. No i jeszcze mamy Warszawę, gdzie tematem dominującym jest afera reprywatyzacyjna. Do tego doszły jeszcze sprawy obyczajowe związane z Rafałem Trzaskowskim, które to co prawda to dementuje, no ale te zarzuty wciąż funkcjonują w przestrzeni publicznej od kilku dobrych dni. Czy tak będzie wyglądała ta kampania samorządowa? No, pełna niespodzianek, być może do samego końca? Tego oczywiście nie wiemy. No, widać, że a jak to wpłynie na głównych kandydatów, nie? Właśnie na też kondycję partii politycznych, które wystawiają swoich kandydatów, no, albo mają problem z tymi, którzy wystawiają się sami, jak Paweł Adamowicz? Myślę, że będzie bardzo ciekawych sytuacji, bo to jednak się rozgrywa też w konkretnych miastach. To są konkretne uwarunkowania. Tu nie wszystko polityka partyjna, nie o wszystkim polityka partyjna rozstrzyga. No, są ci prezydenci zasiedzeni. Ja jestem na przykład bardzo ciekaw, czy pojawi się zjawisko, które dało się zauważyć w czasie ostatnich wyborów samorządowych. To znaczy, że nawet prezydenci tacy jak Rafał Dudkiewicz, czy Paweł Adamowicz, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wieloletni, ale jednak już po pierwsze dochodziło do drugiej tury często i te ich wyniki były znacząco niższe, czyli taki objaw zmęczenia. No, o ile się nie mylę, Paweł Adamowicz rządzi od 98 roku, prawda? No, 20 lat. No to ludzie już, którzy głosują, wychowali się całkowicie pod jego rządami. I na ile włączą się takie mechanizmy, no że dość, że trzeba to przerwać, bo w Warszawie tego, myślę, tak bardzo nie widać, być może w największych miastach też nie, ale w wielu miejscowościach to naprawdę jest sytuacja duchoty, to znaczy, że to są takie właśnie sieci powiązań, takie no może sitwy, tak, które wszystko ogarniają, właśnie tę sferę gospodarczą, sferę samorządową, to wszystko jest rozdane, koordynowane w jakiś taki dyskretny sposób i tam ktoś spoza nie ma specjalnie przestrzeni do wykazania się. Ja się zastanawiam na przykład, czy to nie jest jedna z przyczyn emigracji z Polski, że właśnie te mniejsze miejscowości są tak no duszone tą właściwie monopartią czy monowładzą, prawda, bo tam nawet nie ma kontrelit w wielu miejscowościach. No jestem ciekaw, czy te wybory samorządowe przyniosą to polepszenie sytuacji. Teraz mamy starcie dwóch partii najważniejszych, Prawa i Sprawiedliwości, Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o samorządy. PSL też chce swoje powiedzieć. No a dzisiaj do gry wchodzi syn byłego prezydenta Jarosława Wałęsa, który mówi, właściwie rozpoczyna kampanię samorządową w Gdańsku, no i mówi, że właściwie program ma już gotowe do działania, trzeba powstrzymać się Prawo i Sprawiedliwość, ale czeka na decyzję oficjalną Platformy Obywatelskiej, no i pojawia się też wątek polityczny, podobnie jak w przypadku Stanisława Gawłowskiego. To cytat, boję się, że ojca wykończą rządy Prawa i Sprawiedliwości. Bartłomiej Radziejewski, co pan sądzi o takiej starcie kampanii? No cóż, no taki typowo platformerski styl, tak, straszny PiS tutaj szczuje i niszczy
ludzi oczywiście to jest... Straszny PiS i teraz już mówią po imieniu, proszę państwa. Mówią po imieniu, że wiesz. No, jasno ciemno, jasno ciemno, jasno ciemno. Jasno ciemno, nie ma się na świecie. Nie wiem, czy wy o tym w ogóle wiecie. Nie przesadzajmy, no jest to element jakiegoś PR-u politycznego. To jest element jakiegoś PR-u. I jakiegoś PR-u, jakiegoś lewaru. Dopiero zobaczyć na razie, dopiero, nie zauważyłem. Dopiero, można pojąć. To jest początek, też trudno chyba robić z tego jakiś specjalny zarzut. Natomiast no, ja to mam jako polityka, bo jest poza tym, że antyprawicowego nazwiska jak do tej pory nie pokazał. No, trudno tu coś więcej komentować. Natomiast jeśli można jeszcze na chwilę wrócić do wątku korupcji, to bardzo ciekawe będzie za jakiś czas zobaczyć nie tylko oficjalne rankingi korupcji, jak Polska w nich wypada, ale też przyjrzeć się zjawisku takiej miękkiej korupcji, bo tu jest dopiero rzecz ciekawa, ale co ja profesor Antoni Kamiński mówi. Jarosława Wałęsę, panie redaktorze, wątek korupcji zamknęliśmy kilka minut temu i chciałem zapytać o kandydatów w wyborach samorządowych. Dużo się o korupcji mówi. Przypomnę statystyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wykrywanie i sprawy na pewno wzrosły w ciągu ostatniego roku i to nawet dwukrotnie. A Jarosław Wałęsa to jest kolejny polityk Platformy Obywatelskiej, który też posiłkuje się narracją antypis. Do tego wykorzystuje swojego ojca, byłego prezydenta, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość zabija mu jego ojca, Jacek Karnowski. Co pan sądzi o takiej narracji? Czy ona jest w ogóle skuteczna i jak to zapowiada Gdański całą kampanię? Jest takim miastem, takim rzeczywiście chyba mocno opozycyjnym obecnie, takim matecznikiem Platformy. No, co do Lecha Wałęsy, no to on jednak sam ustawił się jako osoba niezwykle mocno zaangażowana, prawda, te jego słowa o pałowaniu, prawda, to od lat właściwie wydaje się, że nie jest w stanie przebić swojej poprzedniej wypowiedzi, a jednak jakimś tam, prawda, swoim sprytem, dzięki swojemu sprytowi potrafi to osiągnąć i to raczej Lech Wałęsa wyszedł z takiej roli, figury narodowej. No i co z tego, jak on po prostu ledwie zipie, na serce chory, niedługo umrze. O czym my tu mówimy, proszę państwa? O czym my tu mówimy? Jakie to osiągnięcie? To niedługo umrze. Bo ludzie doprowadzili do ruiny jego zdrowie. Koniec. Ludzie są podporami. Podporami. Ludzie są podporami. Jakie złe, ty czy złe. Jakie złe. Jakie złe. Jest 17.30, minut przerwa. Zapraszam na informację. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Polska delegacja rządowa pod przewodnictwem ministra Bartosza Cichockiego pojedzie w czwartek do Izraela, tak podała rzecznik rządu. Do tej informacji będziemy wracać. Planujemy zredukowanie liczby wiceministrów, poinformował w Poznaniu premier. Jakie złe, to typy dziady. W ciągu najbliższych kilku tygodni. Jakie to układy. Na tym etapie zmiany w zakresie wiceministrów i będzie tych stanowisk mniej. Zredukujemy te stanowiska wiceministrów łącznie. Jakie to typy są niedobre. Bardziej jakie typy, mniej typy złe. Strukturę rządową i w związku z tym również dokonamy pewnych przeglądów struktury, nie tylko personalnych, ale również finansowych. Premier podczas wizyty w Poznaniu zwiedził fabrykę pojazdów szynowych imienia Hipolita Cegielskiego oraz oddał hołd ofiarom czerwca 1956 roku. Samochód wiozący prezydenta Andrzeja Duda najechał w centrum Krakowa na separator oddzielający pas jezdni od torowiska tramwajowego. Po tym zdarzeniu, jak napisano w komunikacie na Służby Ochrony Państwa, komputer pokładowy auta zaczął wskazywać obniżenie poziomu powietrza w przednim prawym kole. Ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie podjęto decyzję o wykorzystaniu dodatkowego samochodu poruszającego się w kolumnie. To nim kontynuowano podróż do Bochni. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono w momencie, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Proszę państwa, zgodnie z procedurami zabezpieczyli miejsce zdarzenia, jak o co tu ci chodzi? Dostępu osoby nieuprawnione, a także celem przeprowadzenia dalszych oględzin miejsca tego zdarzenia, jak i limuzyny. Te oględziny zostały
przeprowadzone proszę Państwa, z proszę Państwa, no co, tyle tego od razu. Kiedy tylko będzie można, zostanie przekazana Służbie Ochrony Państwa. Zdarzenie nie zmieniło programu wizyty prezydenta. Jak zapewniono w komunikacie, poziom bezpieczeństwa osób ochranianych nie został obniżony. Elektroniczna recepta będzie ułatwieniem dla lekarzy i pacjentów, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z rządowym projektem ustawy, nowy system wydawania recept ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Wprowadzenie elektronicznej recepty ma m.in. skrócić kolejki u lekarza i rozwiązać problemy z wykupywaniem leków. Receptę będzie można realizować częściowo w różnych aptekach, podkreśla wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Można w przypadku, kiedy nie wszystkie pozycje z recepty są dostępne w aptece, bez żadnego problemu i bez utraty prawa do refundacji, taką receptę podzielić i skorzystać z niej częściowo. Recepty będą realizowane za pomocą unikalnego kodu kreskowego, mówi dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Marcin Węgrzyniak. Najważniejsze przy elektronicznej recepcie jest kod kreskowy, w którym zaszyty jest unikalny numer, który pozwala farmaceucie dostać się do tej recepty. W aptece wystarczy ten kod kreskowy pokazać. Od 1 stycznia 2019 roku wszystkie apteki będą miały obowiązek realizacji e-recept, a od 2020 roku planowane jest wprowadzenie elektronicznej recepty we wszystkich placówkach medycznych w Polsce. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. Rusza Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To jeden z projektów ujętych w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Centrum zaoferuje przedsiębiorcom usługi informacyjne, doradcze i kooperacyjne, mówi prezes Polskiej Agencji Rozwoju Patrycja Klarecka. Widzimy, że przedsiębiorcy poza finansowaniem potrzebują też takiego wsparcia o charakterze wiedzowym, doradczym, ale przede wszystkim potrzebują łączenia ich z innymi przedsiębiorcami. I taką ofertę chcemy właśnie w ramach naszego Centrum Rozwoju MŚP zaproponować. W ramach centrum udostępnimy przedsiębiorcom specjalną przestrzeń, gdzie będą mogli m.in. spotkać się z doradcą, mówi wiceprezes PARP-u Nina Dobrzyńska. Oczywiście nie odbieramy jakby splendoru miejscom w regionach, bo wiadomo, że bardzo często przedsiębiorca ma bliżej, nie ma czasu. Ale jeśli będą to jakieś specjalistyczne usługi, takie, które my tylko świadczymy, a w tym chcemy zabłysnąć, wtedy będziemy chcieli zaprosić go tutaj, żeby przyszedł, porozmawiał z nami i skorzystał z naszej pomocy. PARP przewiduje, że z centrum będzie korzystało co najmniej 15 000 firm rocznie. Grzegorz Sielatycki został prezesem Radia Gdańsk. Tak zdecydowała na posiedzeniu Rada Mediów Narodowych. Jej przewodniczący Krzysztof Czabański poinformował, że Sielatycki był jedynym zgłoszonym kandydatem. Pan Grzegorz Sielatycki, menedżer związany z mediami, z Telewizją Polską, oddział regionalny w Gdańsku, został powołany na funkcję prezesa. Z rozmowy odnieśliśmy dobre wrażenie, że świetnie wie, na czym polega misyjność medium publicznego. No zresztą jako człowiek związany wiele lat z telewizją publiczną powinien się w tym świetnie orientować, więc mamy nadzieję, że Polskie Radio Gdańsk będzie szło w dobrym kierunku. Dotychczasowy prezes Radia Gdańsk Andrzej Liberacki złożył kilka tygodni temu rezygnację z zajmowanego stanowiska. Krzysztof Czabański poinformował też, że Radio Mediów Narodowych uzupełniła wakat w Radzie Nadzorczej Polskiego Radia. Adwokat Maciej Rodowicz został nowym członkiem tego gremium. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis giełdowy. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie kończy się kolorem zielonym. Zyskały wszystkie indeksy WIG ponad 0,4%, WIG 20 skupiający największe spółki ponad 0,5%. Na plusie także średnie spółki WIG 40 zyskał 0,16%. Informacją dnia było dziś podpisanie przez PKN Orlen i Skarb Państwa listu intencyjnego w sprawie przejęcia przez paliwowego giganta kontroli kapitałowej nad grupą Lotos. To pozytywnie przełożyło się na notowania obu spółek, które dziś najmocniej zyskiwały spośród tych największych, komentuje Dariusz Świniarski z TMS Brokers. O tym się mówiło, natomiast sfinalizowanie, podpisanie tego listu intencyjnego na pewno pokazuje, że ten kierunek będzie wdrażany. Potencjalnie informacja bardziej pozytywna dla Lotosu jako spółki przejmowanej niż Orlenu, natomiast rynek zareagował euforycznie i w środku dnia wzrosty sięgały nawet około 10%. Na koniec dnia się to zakończyło dla Lotosu ponad 7, dla Orlenu ponad 5. Na drugim biegunie znalazły się z kolei spółki surowcowe i energetyczne. Dziś najmocniej traciły m.in. Energa i JSW, które dzień zakończyły stratą odpowiednio ponad 4% i 3,5%. No rynek cały czas właśnie negatywnie odbiera informacje o dużych nakładach na rozwój nowych bloków energetycznych ze strony spółek energetycznych. Rosnące ceny węgla na rynkach światowych też będą wywołać presję na marże na wytwarzaniu.
dodatkowo właśnie spółki surowcowe, jak JSW i KGHM, tanieją na fali przeceny surowców. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że dzisiejszy bank się wyróżnia negatywnie. Bank A na plusie, PKO SA po dobrym raporcie za czwarty kwartał i za cały 2017 rok. Ostatecznie wspomniany mBank stracił prawie 2%, a PKO zyskało 4%. W sumie spośród największych spółek 7 zakończyło dzień na plusie, a 13 pod kreską. Obroty na rynku głównym przekroczyły 1 mld zł. Najwyższe zanotowano na akcjach wspomnianego już Orlenu, na walorach paliwowego giganta. Zawarto też najwięcej transakcji, 16 559. Na rynku walutowym złoty traci dziś głównie do dolara po wystąpieniu nowego szefa Fedu, który zapowiedział m.in. dalsze stopniowe podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Obecnie dolar kosztuje 3 zł 41 groszy, euro 4 zł i 17 groszy. Kurs franka szwajcarskiego to 3,63, a funta 4,74. Więcej informacji z rynków finansowych znajdą Państwo na naszej stronie gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 21,5 minuty będzie 18. Debata dnia. A w debacie dnia przypomnę, Jacek Karnowski, Tygodnik Sieci, Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja. Witam ponownie. Jak słyszeliśmy w informacjach dnia, jest informacja o tym, że polska delegacja pod przewodnictwem ministra Bartosza Cichockiego udaje się w czwartek do Izraela, a więc zespoły te prawne do spraw dialogu będą już aktywnie działać. Zwrócimy do tego wątku za chwilę, poczekamy na więcej informacji ze strony rzeczniczki rządu. A jeszcze chciałbym zakończyć wątek Jarosława Wałęsy. Mówiliśmy o tym, że właściwie ogłasza gotowość do startu w wyborach samorządowych na prezydenta Gdańska. W rozmowie z Rzeczpospolitą mówi, że obecna władza nie rozumie i niszczy symbol Solidarności, czyli jego ojca, i boi się kandydat Platformy Obywatelskiej, że PiS, że rządy Prawa i Sprawiedliwości wykończą Lecha Wałęsę. Pytanie, wracam i stawiam je ponownie. Czy to nie jest mieczy obosieczny w wypadku tego kandydata? Wystarczy spojrzeć na dziennik Fakt, pierwszą stronę. Wnuk Wałęsa terenował auta po pijaku. Do tego pamiętamy przecież ustalenia historyków i IPN-u, że Lech Wałęsa miał jednak agendowaną przeszłość. Czy to nie jest nic obosieczna tego typu narracja? Jacek Karnowski. Myślę, że dla wyborców opozycji tego typu sprawy nie mają znaczenia. No to jest zjawisko znane, że przy pewnym poziomie konfliktu światopoglądowego czy politycznego nie przeszkadza wyborcom, nie wiem, 36 kont, tak, niewiadoma liczba mieszkań, prawda, kłopoty, znaczy jakieś pieniądze się walające po domu w dużych zwitkach, tak jak to było w przypadku pana prezydenta Adamowicza. Myślę, też nie przeszkadzają te wszystkie, no nazwijmy to, przygody Lecha Wałęsy, czy mogą po prostu nie przeszkadzać, bo jakby też to jest też część takiego zjawiska, że na przykład bardzo dużo wyborców w Polsce głosowało wbrew takim swoim na przykład elementarnym interesom ekonomicznym. Na przykład no, popierano taki model rozwoju, w którym wielkie miasta komasują właściwie cały wzrost gospodarczy, a prowincja się zwija, a na tej prowincji też popierano partie, które to głosiły. Znaczy, pewne wybory ludzi nie są wyborami wprost, nie odwołują się do tego, co widać, tylko to są jakieś aspiracje, prawda, jakieś autowyobrażenia, no, chęć przynależenia do czegoś. Ale tu w przypadku Gdańska jedna sytuacja jest ciekawa, to znaczy fakt, że zgłosił się Paweł Adamowicz wcześniej do startu w wyborach. On mówi, ja też chcę kandydować. No, on trochę jakby zlekceważył Platformę Obywatelską, no można powiedzieć, rzucił wyzwanie Grzegorzowi Schetynie. On chciał chyba takiej sytuacji, w której no rzeczywiście rozmawiamy, ale finałem rozmów jest to, że ja kandyduję. Jak się okazało, że może być różnie, to powiedział, no ja kandyduję, nie czekam na wynik tych rozmów. I tu jest ciekawe, co się wydarzy. Znaczy, na ile Platforma rzeczywiście postawi na przykład na Jarosława Wałęsę, na ile pan Adamowicz bez tego wsparcia zdecyduje się na start i na ile otworzy to być może szansę jakiemuś trzeciemu kandydatowi. Szefowa Komisji Śledczej do spraw afery Amber Gold mówiła, że Paweł Adamowicz szuka sobie ratunku startem w wyborach, bo wie, że jego rola w aferze Amber Gold jest bardzo poważna. Z kolei Jarosław Wałęsa zasłania się swoim ojcem. Czy tak to należy rozumieć? Bartłomiej Radziejewski.
Czy, przepraszam, nie zrozumiałem pytania, czy to jak należy rozumieć? Wracam do pytania Iłomicz Oposieczny, jeśli chodzi o narrację Platformy Obywatelskiej, szczególnie Jarosława Wałęsy, który ogłasza swój chęć startu w wyborach samorządowych. No, a do tego, czy ci kandydaci też, jeden, na przykład Paweł Adamowicz, szuka ratunku, a właściwie próbuje bronić się przed zarzutami, startując w wyborach samorządowych, czy a Jarosław Wałęsa z kolei nie straci też w ramach tej kampanii na tym, że zasłoni się swoim ojcem? Znaczy straci, to zobaczymy. Jest po prostu to argument, który wielokrotnie w wykonaniu opozycji działał, więc Wałęsa go powtarza, czy zadziała, tym razem na ile zadziała, no to zobaczymy, jest wiele czynników, żeby na tej podstawie stwierdzić, jak przebiegnie kampania, chyba nie o to w tym chodzi. Rzeczywiście ciekawe jest to, że ewidentnie doszło do konfliktu Platformy z Adamowiczem w tej całej sytuacji, no i chyba jest już przesądzone, że wystartują bez wsparcia Platformy, a Platforma będzie miała swojego kandydata i raczej będzie nim Wałęsa Junior, który zresztą zaczął kampanię od wyraźnej krytyki Adamowicza. No jak to się wszystko skończy? No jest to rzeczywiście ciekawe w tym sensie, że 20 lat rządzący prezydent... Jak to się skończy? ...człowiek broni się. Nic na zarazie nie zostało udowodnione. Mikołaj jest. Do tej pory wygrywał w cuglach te wybory. Mróz! Cieszył się bardzo wysokim poparciem. No, czy nastąpi ten wspomniany przez redaktora... Mróz jak cholera! ...zmęczenia, jakieś przekory. Na ile skuteczna to okaże się Platforma, wszystko czas pokaże. PiS do tej pory był dramatycznie słaby w Trójmieście. Jak się zdaje, teraz ma szansę większą niż kiedykolwiek. Na ile ją wykorzysta, to jest warto też śledzić. No na pewno wybory w Gdańsku i w ogóle w Trójmieście będą jedną z ciekawszych rozgrywek, aczkolwiek przy tej okazji też może warto zwrócić uwagę na takie zjawisko, że pan Karnowski mówił o tym rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnym, koncentracji na metropoliach. A proszę zwrócić uwagę, jak w Polsce są relacjonowane od lat kampanie samorządowe i to przez media wszystkie. Tak? Znaczy, to jest właściwie wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich i 18 miast wojewódzkich. My tylko śledzimy, prawda? A w ogóle się nie pochylamy nad Bielskiem Białą, prawda, mnóstwem średnich, mniejszych miast, nie patrzymy, co tam się dzieje, nie analizujemy wyników. Jest niesamowicie powierzchowny, skoncentrowany na metropoliach, nie tylko w Warszawie, aczkolwiek Warszawa też jest tu bardzo nadreprezentowana, ale na metropoliach przekaz medialny. Dobrze by było, żeby tę wrażliwość na sprawy prowincji przełożyć na większą uwagę poświęcaną tej prowincji, również jeśli chodzi o to, kto nią będzie rządził. Panowie, wracamy jaki ma na to pomysł? Wracamy do komunikatu rzeczniczki rządu. Joanna Kopcińska poinformowała Polską Agencję Prasową, że polska delegacja rządowa pod przewodnictwem wiceministra Bartosza Cichockiego uda się w czwartek do Izraela w celu podjęcia dialogu ze swoimi odpowiednikami. Jak czytamy w komunikacie, polski rząd uzgodnił ze stroną izraelską termin tego spotkania. Zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które od miesiąca są w centrum zainteresowania naszych rządów i naszych społeczeństw. Czy biorąc pod uwagę fakt, jak długo czekaliśmy na tego typu właściwie zaproszenie gotowej strony izraelskiej, można mówić o pewnym przełomie i sukcesie ze strony polskiego rządu? Myślę, że tak, że jednak te rozmowy ruszą. Zwróćmy uwagę, że już po tej monachijskiej wypowiedzi premiera Morawieckiego, która wzbudziła tak dużo emocji w środowiskach żydowskich w Izraelu, reakcja premiera Netanyahu była dość umiarkowana. W wywiadzie dla tygodnika sieci Johnny Daniels, takim pogłębionym wywiadzie, naprawdę ciekawym, mówi, że gdyby premier Netanyahu naprawdę chciał wywołać awanturę po tej wypowiedzi, to byłaby to awantura, której jeszcze nie widzieliśmy, czyli takie próby tonowania ze strony szefa rządu w Tel Awiwie były, tak? Niektórzy komentatorzy twierdzą, że cała ta sytuacja
Piotr Kwieciński na przykład na portalu w Polityce.pl, że cała ta sytuacja ma taki kontekst też karania Netanyahu za to, że on chciał i współpracował z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Było spotkanie, prawda, czwórki wyszehradzkiej choćby z premierem Netanyahu. Już płacimy, już płacimy, już płacimy, już płacimy wszystkie grosze. Już grosze opłacimy wszystkie te grosze, bo to są tylko jakieś grosze. Narodowej, a nie nawet państwowej, prawda? Tego nie możemy przyjąć. Na pewno padnie postulat wycofania się z ustawy o IPN-ie, z tego zapisu penalizującego pośrednio polskie obozy śmierci. No, znów przywołam słowa Johna Danielsa, który mówi, Johnego Danielsa, który mówi, że Izrael to jest właśnie nierozumiałe. Ta nasza opowieść o tym polskim obozie śmierci nie przebiła, ustawa się to na literalnie, tak jak ona brzmi, jak brzmi ten zapis. Ja obudź się, obudź, kartoflanko. Dobrze, że doszliśmy z tym procesem legislacyjnym do końca. Dobrze, że to jest w Trybunale. Myślę, że uzyskaliśmy maksimum tego, co racjonalne. To nie są łatwe wybory. Polski rząd musi postępować roztropnie i racjonalnie. Widać teraz również po polskiej stronie próbę wyciszenia. Widać, że politycy obozu rządzącego bardzo niechętnie zabierają głos w tej sprawie. Dobrze jest. Na rozmowę o relacjach polsko-żydowskich. No i to dobrze, no bo my mamy swoje racje, musimy twardo o nie walczyć, musimy twardo walczyć o prawdę my historyczną mamy swoje racje, swoje racje. Ale musimy pamiętać, dotyczące, że nasza siła to jest Holokaust. Jedna setna siły środowisk żydowskich, myślę, na świecie. Walczyć. Bartłomiej Radziejewski, co pan sądzi o tej decyzji? W końcu ona jest i będzie albo pojechać w delegację. Najbliższe spotkanie? Najbliższy czwartek. No dobrze, w sensie oczywiście mowy być nie może, bo dopiero zobaczymy, co się stanie w czwartek i później w całym tym dialogu. Natomiast no, cała sprawa jest wielką klęską Polski i polskiego rządu. Rząd uchwalił w sposób, jak się zdaje, kompletnie niefrasobliwy i wiele wypowiedzi potwierdza, że to było pewne zaskoczenie w obozie władzy. Ustawę, która, jeżeli chodzi o walkę o dobre imię Polski, nie daje chyba nic albo prawie nic, to znaczy poza przeniesieniem możliwych już teraz ścigania kłamstwa na temat Polski, natomiast rzekomego czy to polskich obozów zagłady tak zwanych, czy polskiego współsprawstwa rzekomego w Holokauście, jest możliwe na gruncie obecnych przepisów, tylko że w procesach cywilnych no to ta ustawa daje, jak się zdaje, tylko tyle, że uruchamia tu tryb karny. Natomiast wywołała gigantyczną awanturę, w której Polska w sensie informacyjnym i tu słusznie redaktor Karnowski podnosi tę jedną setną potencjału opiniotwórczego, narracyjnego, oczywiście, no, oczywiście symbolicznie umownie, nie szacujemy tu dokładnego potencjału, rzecz jasna. Polska nie ma żadnych szans po prostu wygrać tego sporu i bardzo poważnie oberwała, reputacja Polski ucierpiała. Fraza polskie obozy śmierci chyba nigdy nie była powtarzana tak często jak w tych ostatnich tygodniach i również kłamstwa na temat polskiego współsprawstwa w Holokauście, rozmaite inne, no, niebywała działalność pana Jaira Lapida, czołowego polityka izraelskiego, który, jak się zdaje, wywołał pewną licytację antypolską w Izraelu, prawda, po uchwaleniu tej ustawy skutecznie w pierwszej fazie. No to są poważne straty wizerunkowe, reputacyjne w skali międzynarodowej, z których długo nie wyjdziemy, tak? Znaczy to się będzie ciągnąć. Będziemy jeździć po świecie i się tłumaczyć, bo będą nas pytać o polskie współpracę w Holokauście, czego by nie było. No i w tym kontekście ta sprawa jest poważną porażką rządu, która wynikła z jego, jak się zdaje, braku zdolności analitycznych, braku kompetencji. Znaczy, no, nieprzewidzenie, że ostrej reakcji Izraela na coś takiego, znając izraelską, żydowską wrażliwość, znając przywiązanie do Holokaustu, tego pewnego mitu założycielskiego i traumy narodowej, no to zdumiewająca niekompetencja. Natomiast oczywiście w tym wszystkim trzeba twardo walczyć o dobre imię, zwłaszcza gdy takie kłamstwa jak to, co wygaduje pan Lapid i
są przejmowane jako fakty. Politycy trzeba z tym wracać do stwierdzenia, ale w formie pytania. To jest reakcja na kryzys, który sami wywołałeś. Czy Polska rzeczywiście nie ma szans wygrać tego sporu, jak mówi Bartłomiej Radziejewski? Ale przepraszam, jeszcze jedna myśl, że bo jeżeli chodzi o samą dynamikę sporu, no to ja tutaj też zgadzam się, że... Boją się, że w konfrontacji trzeba iść i powiedzieć. Tak, to znaczy w stronę wyciszenia, z powodu takiego, że żaden z głównych graczy właściwie nie ma interesu. Ty mobile, adresy. A nie w wyniku jakiejś świadomej próby i bardzo złego splotu okoliczności. Tak, znaczy ustawa uchwalona w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w przeddzień marca 68, w kilka miesięcy przed 70. rocznicą powstania. Pamiętamy ten kontekst, a teraz Izraela, wydarzyło się jednak coś. Izrael, ani Polska, ani Stany Zjednoczone, które zaangażowały się przecież ten spór po stronie Izraela, nie mają interesu. A teraz wydarzyło się coś, co pozwoliło, a właściwie sprawiło, że strona izraelska sformułowała w końcu swój zespół, jest zaproszenie ze strony polskiej. To chyba nie jest to Izraela, to nie jest ten zespół. Nie mamy pewności, czy to jest ten zespół z Bronisławem Wilsztajnem. To jest ten zespół, bo to jest ten kieruje zespół. Nim Bartosz Cichocki. Ja myślę, że po pierwsze akurat fraza polskie obozy śmierci, to myślę, że jest trochę podtopiona, może nie uśmiercona, ale podtopiona w wyniku tej awantury i jest to jakiś pozytyw z tej sprawy. Po drugie to wskazałbym też na to, ta sytuacja, co trochę usprawiedliwia stronę polską, była dla nas wszystkich zaskoczeniem. Znaczy my wszyscy, mówię także o sobie, mówię o świecie medialno-politycznym, prawda, komentatorskim, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy obsadzeni w roli współsprawcy czy sprawcy Holokaustu w Izraelu i w środowiskach żydowskich. My wiedzieliśmy, że tego typu rzeczy funkcjonują gdzieś w tym obszarze debaty, tak? Takie głosy do nas docierały, ale to, że to jest właściwie główny nurt myślenia, że to jest oczywiste jak powietrze, no dla mnie to jest jednak zaskoczeniem. Rzeczywiście dowiedzieliśmy, że to jest główny nurt. Ja nie widzę przesłanek po temu, że to jest główny nurt. Rzeczywiście widać siłę tego teraz. Jeżeli mamy lidera opozycji i premiera i wszystkie media izraelskie, które formują to jako coś oczywistego, to znaczy to jest główny nurt i to jest zaskoczenie i stąd się bierze... No nie, chyba jednak premier i główne media wszystkie to nie formowały tego, w sensie współpraca po prostu były bardzo krytyczne wobec Polski, w tym to pan Lawit i szereg innych polityków, rzeczywiście dziennikarzy, tak, ale ja bym że to główny nurt zgodnie, jeśli chodzi o środowiska izraelskie i żydowskie, zarzuca Polsce współpractwo. Natomiast w tym wszystkim jest aspekt taki, że ma pan rację, my wiedzieliśmy o istnieniu tego nurtu w Izraelu i wśród społeczności globalnej, społeczności żydowskiej. Natomiast pewną elementem doktryny polskiej polityki zagranicznej, w tym z relacji polsko-żydowskich, było to, żeby starać się wyciszać te środowiska poprzez bardzo dobre relacje z Izraelem i bardzo filosemicką politykę historyczną i proizraelskie stanowisko. I to się jakoś do tej pory udawało. Teraz to pękło, prawda? Tylko rzeczywiście dowiedzieliśmy się w pewnym momencie, że jesteśmy współpracami Holokaustu Jacek Karnowski. Zgadzamy się, że nie wiedzieliśmy, że jest to do tego stopnia posunięte. Znaczy ja nie rozumiem, jakby po co z tym polemizować. No nikt się tego nie spodziewał, że nie, bo ja tylko z zaproszeniem, że główny nurt premier, lider opozycji, wszystkie główne media. No my traktowaliśmy to jako jeden gdzieś tam strumyczek płynący. Okazało się, że to jest oczywiste oskarżenie Polski. I to jest zaskoczeniem, którego się nikt nie spodziewał. Naprawdę mało komu w Polsce przychodziło do głowy, że... Ale co się stało? Po co te dziady tak się dziwią? Że głupota jest po ich stronie. No co to się dziwi? O Jezu, oni to tak robią, jakby Polska była winna, wiesz? Tak mówią, jakby Polska była winna. Czy to jest głupota po ich stronie? Zagrożenia sytuacji, to powinien naprawdę mocno ostrzegać, zawołać premiera, ministra jakiego, marszałka Kuchcińskiego i prezesa Kaczyńskiego, powiedzieć: panowie, nikt tego nie zrobił, bo wszyscy żyli w fałszywym, mieli w głowie fałszywy obraz tego, co się dzieje w Izraelu i środowiskach żydowskich. Panowie, musimy kończyć, więc pytanie, czy ta zapowiedź czwartkowego spotkania polsko-izraelskich delegacji grup do spraw dialogu historycznego, to jest zapowiedź szybkiego zakończenia całego tego sporu. Bardzo proszę o bardzo krótkie odpowiedzi. Nie,
wiemy. Ja myślę, że my dopiero zobaczymy krajobraz pod tym wszystkim, bo właśnie cała ścieżka tak zwanego dialogu polsko-żydowskiego od 30 lat prowadzona zaprowadziła nas w sumie do martwego punktu. I bardzo mnie nadzieje, to już wiemy. Bardzo krótko. No myślę, że topór będzie stopniowo wygaszany, natomiast dobrze by było, żeby rzeczywiście zachować ten racjonalizm i profesjonalizm polityczny i nie udzielać takich wypowiedzi jak ostatnio Morawieckiego, które w momencie, gdy pożar przygasa, po prostu oznaczają polewanie go benzyną. Mówi Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Nowej Konfederacji, Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika Sieci. Bardzo dziękuję. Piotr Wąsza, to była debata dnia w Polskim Radiu 24. Reklama. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wypróbuj nowy Vokaler w sprayu z wygodnym aplikatorem. Vokaler spray na chrypę i suchość w gardle. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. No tam to sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftankin. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Gdy za oknem deszcz nie plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata. Immobile złodzieje ukradli mi 3 złote, bo chciałem wejść na Google, a nawet nie wszedłem, trwa. No facet się uparłem, oczywiście, że ma rację, ale zanim on tutaj wiesz. Przestań. Nie mam tego adresu mailowego. Biznes Immobile. To napisać ten adres e-mailowy, wiesz? Radio 24, zbliża się godzina 18. Czas na informacje dnia. W czwartek polska delegacja rządowa uda się do Izraela, informuje rzecznik rządu. Kolejny dzień prac sejmowej komisji śledczej do spraw Amber Gold. W Soczi spotkali się przedstawiciele 32 drużyn piłkarskich biorących udział w mundialu. Przerwa. Delegacja polskiego rządu uda się w czwartek do Izraela, powiedziała informacyjnej agencji radiowej rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Weźmie udział w pierwszym spotkaniu zespołu do spraw relacji polsko-izraelskich. To zespół, o którym podczas rozmowy telefonicznej rozmawiał premier Mateusz Morawiecki z premierem Benjaminem Netanyahu. Polska delegacja rządowa pod przewodnictwem ministra Bartosza Cichockiego uda się do Izraela w celu podjęcia dialogu ze swoimi odpowiednikami ze strony izraelskiej. Joanna Kopcińska dodała, że zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które od miesiąca są w centrum zainteresowania naszych rządów i naszych społeczeństw. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że chce, by Polska była lokomotywą rozwoju gospodarczego w Europie. Tak mówił na konferencji po zwiedzeniu fabryki pojazdów szynowych imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Szef rządu powiedział też, że miał okazję zapoznać się z dorobkiem polskiej nowoczesnej myśli technicznej. Dawniej w PRL-u żartowaliśmy sobie, że jeśli pociągnie
pociągi się już spóźniają, to przynajmniej niech będą polskie. Później nastąpił taki czas, że pociągi się spóźniały coraz bardziej, ale wcale nie były polskie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przywitali taką epokę, że ani się nie będą spóźniały, ale jednak będą przede wszystkim polskie, polskiej produkcji. Nie możemy sobie pozwolić na to, że się spóźnimy na jeden pociąg, na pociąg rozwoju, rozwoju ku przyszłości nowoczesnego. Ale tu Werowica jest. Mateusz Morawiecki zauważył, że PKP Intercity w zakładach Cegielskiego zleciło ponad 55 wagonów, inwestycje wartą pół miliarda złotych. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratury w sprawie Stanisława Gawłowskiego. Dotyczył on wyrażenia przez Sejm zgody na zatrzymanie i aresztowanie posła Platformy Obywatelskiej. O szczegółach z gmachu przywiejskiej Michał Fabisiak. Prokuratura przekonuje, że tylko zastosowanie aresztu jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Śledczy obawiają się, że będąc na wolności poseł może utrudniać postępowanie, a nawet na nie wpływać. Na posiedzeniu komisji zwracali oni uwagę na przykład na to, że polityk PO wszedł w nieuprawniony sposób w posiadanie dokumentów związanych z zarzutami. Stanisław Gawłowski przekonuje, że jego sprawa ma charakter polityczny. Jest dyspozycja polityczna, żeby nie zatrzymać, aresztować. Tego się tak naprawdę spodziewam. Inaczej komentują sprawę posłowie PiS. Elżbieta Witek uważa, że komisja podjęła słuszną decyzję. Wszyscy są wobec sprawy? Prokuratura chce postawić Gawłowskiemu 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Chodzi m.in. o przyjęcie 170 000 złotych łapówki za pomoc w ustawieniu przetargu w zachodniopomorskim zarządzie melioracji i urządzeń wodnych. Gawłowski nie przyznaje się do winy. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Gdańska ABW podała wątek parasola ochronnego nad Amber Gold, ale centrala agencji w Warszawie nie reagowała na niepokojące sygnały z Trójmiasta. Funkcjonariusz ABW, zeznający przed Sejmową Komisją Śledczą, przyznał, że sprawdzał powiązania Marcina B. z gdańskim półświadkiem i przedstawicielami władzy, lokalnego biznesu oraz wymiarem sprawiedliwości. W pierwotnych hipotezach takiego twardego założenia, o ile pamiętam, nie było. A później? Te wątki potem się pojawiały. I co się z nimi działo? O ile pamiętam, jeśli chodzi o kwestie osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, po wstępnej weryfikacji informacje były przekazywane do centrali. Praktycznie informacji zwrotnej nie było. O parasolu ochronnym nad Amber Gold i małżeństwie P mówił też funkcjonariusz zeznający wczoraj. Komisja sprawdza, czy parasola nad Amber Gold nie podtrzymywał współpracujący z Marcinem P. Michał Tusk. W Soczi spotkali się przedstawiciele 32 drużyn piłkarskich biorących udział w mundialu. W seminarium zorganizowanym przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej biorą udział również Polacy. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 15 lipca. Spotkanie, którego gospodarzem jest FIFA, poświęcone jest głównie kwestiom bezpieczeństwa i logistyki. Mundial w Rosji będzie rozgrywany na 12 stadionach w 11 miastach i zdaniem organizatorów bez szczegółowego rozplanowania noclegów, przelotów i treningów trudne będzie dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Dla przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej udział w seminarium to również okazja do sprawdzenia, jak przygotowane zostały boiska treningowe i hotel. Reprezentacja Polski jako stałą bazę na czas mundialu wybrała Soczi i w tym czarnomorskim kurorcie spędzi kilka tygodni. Polacy mają do wyłącznej dyspozycji centrum treningowe Sputnik Sport, w którym są 3 boiska z murawą przygotowaną według wskazówek trenera Adama Nawałki. W ciągu najbliższych dni eksperci PZPN ustalą także z kierownictwem hotelu szczegóły dotyczące bezpieczeństwa zawodników, ich odnowy biologicznej i wyżywienia. Rosjanie, którzy będą trwać o warunki pobytu Polaków w Soczi, odnoszą się z szacunkiem do naszej drużyny. Zapewniają też, że zrobią wszystko, aby biało-czerwoni dysponowali zapleczem treningowo-hotelowym na najwyższym poziomie. Soczi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed nami noc w całym kraju, minus 12 stopni w Katowicach i Trójmieście, minus 13 w Krakowie, minus 14 w Warszawie i Lublinie, minus 15 w Białymstoku i minus 18 w Suwałkach. Wszędzie będzie pochmurno, a śnieg spadnie na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 po 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24.
Rzecznik rządu potwierdza, delegacja polskiego rządu uda się w czwartek do Izraela. No i weźmie udział w pierwszym spotkaniu zespołu do spraw relacji polsko-izraelskich. Chodzi o rozmowę na temat znowelizowanej w Polsce ustawy o IPN-ie. Jak poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska w rozmowie z Polskim Radiem, to jest ten zespół, którym przewodniczy wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. No i będzie rozmawiał mądrość, z odpowiednikami ze strony izraelskiej. Termin najbliższy czwartek, a naszym gościem jest dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej Piotr Zaręba. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Co pana zdaniem musiało się wydarzyć, że strona izraelska sformułowała swój zespół? Wiemy, że po stronie polskiej on już powstał w błyskawicznym tempie i czekał na zaproszenie reakcji władz Izraela. Wydaje mi się, że takim formalnym powodem były sygnały z polskiej strony. Izrael zdaje się, że bardzo serio wziął tą formułę o zamrożeniu ustawy. Jakieś nadzieje są łączone też z Trybunałem Konstytucyjnym. Sam ten pomysł prezydenta, żeby posłać do Trybunału Konstytucyjnego, okazał się być bardzo istotny. Oczywiście my wiemy, że to zamrożenie jest jakimś bytem trochę pozornym czy spornym, w tym sensie, że nie ma takiej formuły. No i mamy jasne komunikaty Sądu Sprawiedliwości, że ustawa wchodzi w życie już pojutrze, bo 1 marca. No ale są jednak sugestie nawet ze strony Sądu Sprawiedliwości, że prokuratorzy nie będą na razie wznać żadnych postępowań. Niezależnie od tego, czy to jest kulawy prawnie, czy nie, czy przekonuje nas, czy nie przekonuje, no to dla Izraela najistotniejszy był pewien komunikat polityczny, pewien sygnał intencji. Więc z tego punktu widzenia to jest dość zrozumiałe, że dochodzi do tych rozmów. Oczywiście pytanie, czy one się zakończą sukcesem, bo wydaje mi się, że każda ze stron wchodzi z trochę innym oczekiwaniem, z trochę innym katalogiem takich granic nie do przekroczenia. Izrael od samego początku mówił, że oczekuje wycofania przez polski rząd tej ustawy. Polska mówi, że nie jest gotowa na takie działanie i nie ma w ogóle mowy o tego typu działaniu. Ale czy pana zdaniem będzie jakieś porozumienie co do treści ustawy, ewentualnie co do wydania pewnych interpretacji, o których też mówili przedstawiciele partii rządzącej? W teorii oczywiście jest możliwe, że ustawa działa, ale na przykład przyjmuje taką interpretację, która uspokaja obawy, że na przykład może to dotyczyć samych relacji o poszczególnych zdarzeniach, prawda? Że ktoś opowiada historię o tym, że Polacy zabili czy wydali kogoś z jego rodziny. No, on oczywiście nie pada w tym momencie, można powiedzieć, ofiarą tego prawa, nie jest w żaden sposób pociągany do odpowiedzialności czy nękany. Natomiast jest całkiem prawdopodobne, że Trybunał jednak konstytucyjny jakoś tę ustawę osłabi czy podważy. Wtedy otworzy się pole do kolejnej legislacji. Pamiętajmy, Trybunał, kiedy przepisy uznaje za niekonstytucyjne, oczywiście sam nie zastępuje ich innymi, tylko niejako zostawia parlamentowi drogę do ponownej twórczości, do sformułowania przepisów na nowo. Jakie to miałoby być przepisy, nie wiem. I tu jest pewien problem, tu jest coś, co może jednak utrudnić kompromis, bo ja myślę, że jednak polska opinia publiczna, zwłaszcza w następstwie takiego bardzo gwałtownego reagowania przez Izrael, jakichś przepisów oczekuje. A one są dość trudne do sformułowania, bo na przykład bardzo trudno jest wpisać do ustawy zakaz wyłącznie używania sformułowania polskie obozy śmierci. No bo co będzie, jeżeli na przykład ktoś użyje formuły polskie komory gazowe? No, trzeba by wypisać cały szereg rozmaitych sformułowań, które są zakazane. I to jest jeszcze trudniejsze niż ta ogólna formuła, która budzi taki niepokój w Izraelu. No, z drugiej strony warto przypomnieć, że izraelska ustawa o zakazującej negowania Holokaustu, negowania bądź pomniejszania, podkreślam, tam jest taka formuła, nie niż pomniejszania Holokaustu, też jest dość gumowa. I prawdę powiedziawszy, jeśli polski premier był oskarżony, że neguje Holokaust dlatego, bo powiedział, że byli jacyś żydowscy czy polscy sprawcy, no to pokazuje oczywiście, że tutaj to prawo też jest dość elastyczne. Ono nie jest takie bardzo precyzyjne. Więc my mamy takie poczucie, my Polacy, że od nas oczekuje się przyznania, że takie prawo jest zbyt ogólne, zbyt gumowe, a jednocześnie Izrael sobie przyznaje prawo do innego typu ustawy. Ale oczywiście to, że my mamy poczucie, że tutaj każda ze stron wychodzi z innego trochę punktu wyjścia, nie powinno nas utwierdzać, że to jest, te rozmowy są po nic. One są po coś. One zresztą też w tym wiarze eksperckim mogą doprowadzić do jakiegoś próby, przynajmniej
pewnego uzgodnienia samej historycznej wizji, prawda? Czy zbudowania takiego patrzenia na historię, w której mówi się o rozmaitych ciemnych stronach polskiej historii, ale jednocześnie nie uogólnia się. Być może Pana zdaniem w takim razie wystarczy samo przekonywanie do naszych racji, do naszej narracji opartej o fakty i do tego, że ta ustawa nie będzie jednak rzeczywiście ingerowała w działalność artystyczną i w działalność naukową. Te zapisy są, one są całkowicie niezrozumiałe i nieprzyjmowane przez stronę izraelską. Czy wystarczy przekonać do naszych zapisów i do tego, że nie, że te wyjątki rzeczywiście są zapisane w ustawie, no i obowiązują? No tak, oczywiście, no tu się od razu pojawia naturalnie to pytanie, co to jest działalność naukowa, które wypowiedzi, teksty, książki, na przykład będą przez ustawę objęte, które nie ma w polskim prawie precyzyjnej definicji działalności naukowej, łatwiej o to, jeśli chodzi o działalność artystyczną. Natomiast no oczywiście to nie jest jedyny spór, to nie jest jedyny problem, bo publicystyka jest czymś, co powinno państwo ingerować, czy nie, no to jest pytanie. Ja mówię, ja osobiście jestem sceptyczny wobec regulacji, które dotyczą opinii historycznych. Natomiast w sytuacji, w której tak się jednak już stało, że na przykład właśnie negowanie Holokaustu jest przedmiotem prawa i to nie tylko w Izraelu, wiele krajów poszło tą samą drogą, no to pojawia się pytanie, czy w takim razie inne typy kłamstw historycznych poszczególne państwa mają prawo zwalczać, czy nie? Nie mam tu wyraźnego stanowiska. Na pewno mamy tu do czynienia z dwiema takimi bardzo maksymalistycznymi postawami. Z jednej strony Izrael znaczy, że on jest właściwie jedynym interpretatorem wszystkich zdarzeń związanych z Holokaustem, że ma pewnego rodzaju monopol na mówienie o Holokauście. Z drugiej strony w Polsce no, utrwaliło się